Hotel Remes w Opalenicy. Dwa lata temu podczas Euro 2012 mieszkała i trenowała tu reprezentacja Portugalii. Teraz drugi rok z rzędu w luksusowym ośrodku przebywa drużyna Lecha Poznań. To jedyne zgrupowanie w tym okresie przygotowawczym. Piłkarze kolejorza trenują zazwyczaj dwa razy dziennie. Zaglądają również na siłownię. Jest ciężko. Znaczy, no myślę, że najbardziej fizycznie, ale też również mamy taktykę, aby lepiej się zgrać, żeby to wyglądało. No zobaczymy, czy to przyniesie efekt. Po tych urlopach wy jesteście wypoczęci, czujecie taką energię do gry, czy trochę jednak było za krótko? Znaczy nie, myślę, że chłopacy wszyscy tak, znaczy nie, po prostu wszyscy czują energię do gry po prostu i... Serio? Myślę, że odpoczynek był, no, dosyć długi, mi się wydaje, 2 tygodnie to myślę, że wystarczająco. Znaczy nie, na pewno... Początek był ciężki, małe zakwasy były, duże zmęczenie, ale powoli z tego wychodzimy i idziemy do przodu. Ten okres przygotowawczy jest dla was dużo lepszy niż poprzedni, a to dlatego, że wtedy było mnóstwo kontuzji, a teraz w zasadzie wszyscy poza drobnymi wyjątkami zdrowi i licznie możecie się przygotowywać do sezonu. No dokładnie, na pewno jest inaczej, jest na pewno lepiej, szybciej ponosimy swoje umiejętności, jest więcej osób do trenowania i myślę, że to na pewno wygląda lepiej.